Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w pierwszym odcinku miniserii first lookowej z The Sims 4. Zakochaj się, jesteśmy w Ciudad Enamorada, będziemy sobie tutaj dzisiaj zwiedzać, pokażę Wam moją rodzinkę, podzieliłam ją, jeżeli oglądaliście. Pierwszą część First Luca z Kasa i trybu budowania to mówiłam wam, że będziemy grać trzema simami, ale podzieliłam rodzinę, ponieważ mam tutaj nowy pomysł na rozgrywkę. Zaraz wam wszystko opowiem. E, będziemy to rzeczywiście zwiedzać miasto, a miasto składa się z trzech dzielnic. Ogólnie mega się jaram. Mega się też jarałam, bo bardzo chciałabym zobaczyć Meksyk, więc się mega ucieszyłam, jak zobaczyłam, że będzie właśnie miasto w stylu meksykańskim. Trochę żałuję, że nie jest to takie miasteczko nadmorskie, że nie poszli w kierunku Cancun, nie zrobili plaży, nie dali nam możliwości pływania, ale może w ogóle nagram o tym osobny filmik, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Takie krótkie streszczenie, dajcie znać, co o tym myślicie. E, przetłumaczę Wam teraz jeszcze na szybciutko te nazwy dzielnic. Nuevo Corazon, czyli Nowe Serce, M Plaza Mariposa, czyli kwadrat, plac, morze, e, motylka i jeszcze mamy uwista Hermosa, czyli Piękny Widok. Tak się nam te dzielnice tutaj e, nazywają. My będziemy sobie mieszkać tutaj w Nuevo Corazon. Uh, a samo miasto nazywa się Ciudad Enamorada i to oznacza zakochane miasto, więc całkiem fajnie, podobają mi się tłum te tłumaczenia. W ogóle bardzo lubię hiszpański, więc się też dodatkowo jaram, że mam okazję nauczyć się kilku dodatkowych słów. A zanim skoczymy do świata, to jeszcze chcę Wam przypomnieć, żebyście wbijali na mojego Instagrama, bo tam Wam wrzucam różne różności, ankiety, trochę mojego prywatnego życia, informacje dotyczące odcinków, więc jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to wbijajcie, zapraszam serdecznie. Dobra, wchodzimy do gry. Pokażę Wam, jak przebudowałam ten apartament, bo też go zmieniłam. W ogóle ten apartament był straszny. W sensie, i tak uważam, że te domy, odkąd biorą udział w tworzeniu dodatków yy, gracze, twórcy, i odkąd oni tworzą te parcele, to wyglądają znacznie lepiej. Ale wciąż ten dom mi się, ten, ten, ta parcela, ten, to mieszkanie mi się bardzo nie podobało, i stwierdziłam, że ja muszę zbudować coś swojego. Nawet już nagrałam ten odcinek, ale później pomyślałam, że nie, ja, ja nie dam rady. Ja muszę mieć coś swojego i dlatego nagrywam to, to właśnie po raz drugi. Pokażę Wam od zera wszystko, jak wygląda. Mamy piękny ogród na dachu, mamy nasze dwie dziewczyny. Zaraz wam też powiem, jaka jest historia. I tutaj też zrobiłam. Ojejku, ta kamera to mnie wykończy w tych apartamentowcach. Zrobiłam też taki mini basen, ale miejsca było mało, więc zastanawiam się, czy ten basen tutaj zostawić. Czy może zrobić coś innego? Dajcie mi znać, czy byście ten basen zostawili, czy zrobili dalej taką strefę imprezowo-relaksującą. Relaksu, no nie wiem, nie jestem przekonana do, co do tego, więc liczę na Waszą pomoc, Wasze komentarze. Zaczniemy sobie w sumie, jak już tutaj jesteśmy na górze, to od tego ogrodu na dachu. Pamiętajcie, że to jeszcze nie jest w 100% wykończone i ja to będę modyfikować. Tutaj tych żywopłotów na pewno tyle nie będzie. Tu będą kwiaty i takie piękne, no po prostu roślinność tutaj będzie taka piękna, ale po prostu też było mi dużo szybciej, łatwiej wrzucić na razie wszędzie żywopłot, bo się spieszyłam, żeby wykończyć to jak najszybciej, żeby zrobić taki wstępny projekt i móc Wam nagrać ten pierwszy odcinek. Mamy strefę z barem, z grillem, tutaj jakiś też telewizor, żeby sobie można było oglądać seanse pod gołym niebem. Jest też miejsce na ognisko, jest miejsce do ćwiczenia jogi, jest jacuzzi, no i mamy też jeszcze jakieś miejsce do jedzenia, do relaksu przy kominku i takie miejsce do opalania, także różne tutaj miejscówki są, różne strefy, jest też teleskop, będzie się można fajnie relaksować. Jest ten kocyk do barabara, bara, więc jak tutaj nam się akcja rozkręci, to będziemy sobie baraszkować w wielu różnych miejscach. No i tak jak mówiłam, to się jeszcze wszystko nieco upiększy jeśli chodzi o apartament. W ogóle może Wam wrzucę zdjęcie teraz, właśnie teraz, jak ten apartament wygląda oryginalnie i mm, jak jest biedny. W sensie, no jest po prostu mało w nim obiektów, nie jest urządzony tak, jak ja bym chciała, więc zamiast przerabiać na szybko, tak jak to zrobiłam na początku, ten oryginalny apartament, to po prostu zbudowałam wszystko od zera na nowo i teraz mamy już ten mój, który ja stworzyłam. Proszę bardzo, tutaj zmniejszyłam klatkę schodową, bo stwierdziłam, że nie jest nam potrzebna, więc mamy taki malutki kącik jak się wychodzi z windy i wchodzi się do mieszkania, mamy przejście do salonu i do części z sypialniami, przejdziemy sobie najpierw do salonu salon jest połączony z jadalnią też go jeszcze będę upiększać też jeszcze tutaj się będzie troszeczkę zmieniać, może coś jeszcze dojdzie, coś może odejdzie, nie no raczej pewnie dołożę kilka ozdób pierdółek, żeby było łatwiej, ładniej, gdzieś muszę też wrzucić grę, bo to jest nowa gra dla Simów, gra Baranara <laughs> ale nazwa, więc to gdzieś wrzucę, ale gdzieś pewnie na zewnątrz, bo tu mam jeszcze jeden cały balkon do zagospodarowania, więc może tu im jakiś stolik wrzucę. Tutaj mamy, słuchajcie, nigdy nie robiłam taką mini spiżarnię, połączoną ze z tymi skrzynkami na przechowywanie nektaru, więc myślę, że fajnie. Na początku to było puste, ale stwierdziłam, że a, zrobię im taką spiżarnię. No i mamy ogromną kuchnię z wyspą. Zawsze mam małe kuchnie, nie starcza mi miejsca na wyspę, a tym razem mi tego miejsca wystarczyło, więc się Mega, mega jaram i tą kuchnią, i tym miejscem, tym apartamentem. W ogóle dość minimalistyczne wnętrze, jak na mnie, naprawdę dość minimalistyczne. E, więc mm, trochę się czuję tutaj inaczej, trochę dziwnie. Ale podoba mi się, podoba mi się taka odmiana, bo ja zawsze mam e, trochę bardziej e, zagracone wnętrza. I tutaj mamy jeszcze Łazienkę, która też troszkę się ozdobi, bo brakuje jakichś szlafroków i innych takich pierdółek, no ale już mniej więcej główny zaraz widzicie. I tutaj jest też pralnia. Mam trochę problem z tą ścianą, bo nie mogę znaleźć dla niej pokrycia. Na razie jest zielona, ale to też się jeszcze może zmieni, bo chcę, żeby ta jedna ściana, właściwie dwie ściany, żeby się nieco odznaczała. Tutaj mamy pokój hmm, Sima, którego tutaj na razie jeszcze nie ma, czyli matki naszej Loli. W ogóle miałam zupełnie inny zamysł na tę serię. Miała główną bohaterką być Selena, ale troszeczkę mi się pozmieniało podczas budowania tego apartamentu. No wyszedł duży, wyszedł bogaty, więc stwierdziłam, że muszę zmienić też historię. I tutaj mamy apartament naszej hmm, pokój, naszej, naszej Loli, Loli, czyli Dolores, ale w skrócie Lola i ja będę na nią mówić właśnie Lola. Ten pokój też się może jeszcze odrobinę zmieni, w sensie może zmieni układ tych e, mebli, ale raczej styl zostanie ten sam i tutaj mamy pokój Selen. Selena wynajmuje ten pokój od naszej Lolci, dlatego tylko ten jeden pokój nieco różni się stylem, wykończeniem od całej reszty. Reszta jest w miarę taka stonowana w podobnych barwach, a ten pokój jest wynajmowany przez Selenę i ona go, no, urządziła bardziej po swojemu, w swoim stylu <laughs> panterkowatym, dlatego on nieco inaczej wygląda. No i już możecie się mniej więcej domyślić o co chodzi. Selena wynajmuje pokój, ponieważ właścicielką jest nasza tutaj Lola. I Lola jest generalnie bardzo bogatą simką. Ona urodziła się w bogatej rodzinie, zawsze miała pieniądze, dostęp do pieniędzy. Jej matka prowadzi Aha. biznes, prowadzi firmę, która jest bardzo e, dochodowa i sprawiła córce na 18 urodziny ten oto apartament. W sensie, one tutaj mieszkały już od dawna, ale po prostu matka przepisała ten apartament na córkę matka obecnie jest w podróży służbowej poznacie ją niedługo sama przeprowadziła się gdzie indziej, ale oczywiście będzie córeczkę odwiedzać dlatego została tutaj ta sypialnia mamuśki, bo jeszcze się e, mamuśka pojawi w tej serii Lola straciła ojca gdy była m, dzieckiem, ale właśnie wychowywała ją matka, no i nigdy jej niczego nie brakowało, ale Lola nie jest jakaś bardzo zepsuta, w sensie ona jest dobrą Simką, ona ma naprawdę dobre serduszko, tylko jest troszkę pogubiona i nie do końca chce prowadzić swoje życie tak, jak sobie to jej matka wyobraża, żeby poszła na studia, bo właśnie matka zasugerowała, właściwie to zażądała, żeby Lola poszła na studia, żeby zaczęła studiować finanse i żeby zaczęła się rozwijać właśnie w kierunku takim, który pozwoli jej później przejąć prowadzenie, przejąć właśnie firmę i żeby mogła zarządzać tą firmą. Wiecie, rodzinny biznes musi trafić w ręce dziedziczki fortuny i tak też sobie w sumie tę serię Chyba nazwiemy Fortuna czy Miłość wstępnie albo Miłość czy Fortuna. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta nazwa. Lola. Oczywiście nie chciała mieszkać sama w tak dużym apartamencie. Nie chciała też jeszcze zaczynać studiów, więc stwierdziła, że wynajmie jeden pokój. Matka na razie o niczym nie wie. No, jest w tej podróży służbowej, więc tam się dobrze bawi. Na razie nie wiemy, kiedy mamuśka wróci, więc na razie się tym nie przejmujemy, a jak wróci, no to, no to będziemy się martwić. Zresztą mieszkanie, apartament należy do Loli, więc może teoretycznie robić z nim co chce. No i żeby nie czuć się właśnie taka samotna, no to stwierdziła, że wynajmie. Imię, znalazła współlokatorkę, znalazła. Oj oj, gdzie ja wskoczyłam, znalazła Selenę, a Selena no jest zachwycona. Ona nie pochodzi z bogatej rodziny, wręcz przeciwnie, raczej zawsze w jej rodzinie były problemy z pieniędzmi, więc jak tylko usłyszała, że jest opcja zamieszkania w takim apartamencie, w takich warunkach, no to się zgodziła. Przecież to jest idealna okazja, żeby sobie żyć nieco lepiej. I w ten sposób dziewczyny właśnie zamieszkają. Razem pokażę Wam jeszcze ich cechy. Lola jest ostrożna w miłości, jest miłośniczką Barabara, aktywna i ma żyłkę handlową, wiadomo, no bo po rodzicach ją musi mieć. I Selena jest miłośniczką Barabara, jest śmieszką, jest niepoprawna romantycznie u i urocza jest. Zobaczymy, co nam z tej relacji wyjdzie i jak się dziewczyny będą dogadywać. Ja póki co chciałabym, żeby one sobie tutaj. Bogawożyły, weź po zagadu i popraw jej humor, bo ona jest trochę zestresowana. To jest właściwie mm, ich pierwszy tydzień można powiedzieć razem teoretycznie jeszcze się za dobrze nie poznały. E, no, Selena zdążyła urządzić pokój, ale właśnie na tym się skupiła głównie na tym, żeby, żeby go urządzić, a nie na tym, żeby tutaj budować. Czemu nie gadasz? Pochwal szczerze, Stawaj, malutka, albo ty się odprężasz. Dobra, pogadajcie sobie, pochwalcie się szczerze. Uuu, zmiana nastawienia. Selena dowiedziała się więcej na temat Simki o imieniu Dolores i jest teraz nią zauroczona. No wiesz ty co? Dolores dowiedziała się więcej na temat Simki o imieniu Selena i jest teraz nią zauroczona. No dobra, czyli wy już jesteście sobą zauroczone? Ale wy dopiero zamieniłyście ze sobą dwa, trzy słowa. Gdzie to będzie? E, to będzie w relacjach. No właśnie, i mamy tutaj jeszcze naszego Rikiego i Riki też namiesza. W ogóle nie sprawdziłam, o której zaczęłam nagrywać, więc tak będę nagrywać na oko hmm, pokaż mi swoje zauroczenie tak, jesteś nią zauroczona, romantyczne uczucie Simki o imieniu Selena względem Simki o imieniu Dolores, no dziewczyny idealnie, w sumie no właśnie o to mi chodziło, żeby one się polubiły ale nie sądziłam, że to nastąpi e, tak szybko opowiedz śmieszną historię wybierzecie się gdzieś dzisiaj razem żartuję o włosieniu, to może nie e, jestem też ciekawa różnic poznaj w m, tych cechach, czy będzie nam łatwiej, czy będzie nam ciężej na pewno nam będzie trochę ciężej, jeżeli one jest ostrożna w miłości. Jak pierwszy raz to nagrywałam, to trochę zepsułam im tę relację, bo za szybko chciałam flirtować, więc naprawdę to będzie miało wpływ, ale jeszcze będziemy to sobie oczywiście testować. Zapytaj ją, jak minął dzień. Czy musisz z nią rozmawiać tyłkiem? Od tyłka strony się ustawiła, się zachwycona. No dobra, a możesz usiąść obok niej? Czy nie możesz? Byście ładnie razem wyglądały. Nie możesz. Pochwal ją jeszcze szczerze. I ja bym chciała, żebyście... Jak wy się czujecie? Czujecie się generalnie zarąbiście, więc zaraz się wybierzemy na jakąś parcelę publiczną, ale zanim się wybierzemy, to jeszcze wam pokażę mniej więcej, jak wygląda ta dzielnica, w której my mieszkamy. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Siłownie. Tutaj jest kwiaciarnia, więc na pewno kupimy kwiaty. Kup bukiet kwiatów, kup prezenty, kup kwiaty. Na pewno kupimy sobie też czekoladki. No skoro dziewczyny się tak lubią, zastanawiam się tylko, która powinna Adorować, którą może będą robić to na zmianę. Albo raczej myślę, że chyba Selena będzie tą bardziej odważną, no bo w końcu to ona jest. E, gdzie to jest, jest e, urocza i jest niepoprawną romantyczką, więc zdecydowanie Selena będzie częściej adorować, ale myślę, że będzie też oczekiwać takiej adoracji. No w końcu jest niepoprawną romantyczką, więc będzie chciała, żeby ją ktoś zdobywał. Mm, tutaj mamy klub nocny, więc tu moglibyśmy się wybrać, moglibyśmy się wybrać wieczorkiem, i powiem. Że miasto mi się naprawdę podoba. Przynajmniej gdy nie jest pochmurno, bo teraz jest słonecznie. A gdy nagrywałam to po raz pierwszy, to było okropnie brzydko, bo było pochmurno i tak to wszystko wyglądało, jakby było przykryte smogiem, więc nie było zbyt fajnie. Ale samo miasteczko mi się podoba, no tylko ubolewam nad tym, że nie mamy tutaj dostępu do oceanu. Jaki tu jest ładny zakątek! Jejcia! Kamerka mi strasznie lata przy tych apartamentowcach. Mam nadzieję, że was to nie będzie irytować, bo mm, mam ochotę właśnie pograć w końcu e, w apartamentowcu i żebyśmy sobie ograli tę miniserię e, na wysokości. <grywa> Dobra dziewczyny, rozgrzewajcie się tam uroczo Słyska. i romantycznie. Sprawdźmy jeszcze co byś mogła tutaj romantycznego zrobić, tylko takiego, wiecie, niezbyt Mocnego, wyznaj za uroczenie to niebo, boję się, że ją spłoszysz. Uuu, Riki przyszedł! Hej, sąsiedzie, nudzi mi się, chcesz spędzić ze mną trochę czasu? Może się bliżej poznać, albo porobić co tylko dusza zapragnie? No, oczywiście, Riki, że ja chcę, o to mi chodziło. Jak mi się dzisiaj pięknie składa ten odcinek, gdzie ty jesteś? Mordko, Mordko, gdzie ty jesteś? A tu jesteś! No dobra dziewczyny, chodź lola, zaproś. Zaproś Rikiego, bo Riki nam się przyda. Zawołaj więcej opcji. W ogóle go może dodamy do grupy. E, dodaj do grupy i dodamy sobie też Selenę do grupy. Mhm, działania. Dodaj do grupy, pięknie. I teraz ja bym chciała, żebyście wszyscy w sumie e, podeszli tutaj do salonu, podejdź tutaj razem i sobie wszyscy pogadacie, czy ty wejdziesz? Wejdziesz czy nie wejdziesz? Mordko? Idziesz, idziesz, pokażesz nam się. Ricky jest, no nie jest grzecznym chłopcem, zdecydowanie Ricky nie jest grzecznym chłopcem. Jest bardzo atrakcyjny, przynajmniej dla mnie, mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Dziewczynom myślę, że też się będzie podobać, no bo kurczę, no to, no to jest twarz, no, no to jest twarz. Jest wysportowany, ma fajną sylwetkę, ma fajny styl, więc myślę, że dziewczyny będą zachwycone z takiej znajomości. A gdzie Ty idziesz? Chodź tutaj. Plotka, poplotkuj sobie z nim, Lola. Ej, nie uciekaj! Ej, ej! Ej, 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 ej! A, bo mi tutaj jeszcze przyszli. Ej, co wy tu robicie? Ja was nie zapraszałam. Ty mi stąd idź. Zapytaj o obejmi. Ty mi stąd idź, kobito też. Idź sobie. Ciebie nie chcę. Mi się niech sobie chodzi, bo nie jest taki zły. A wy sobie poplotkujcie, ale mogłabyś go zaprosić do środka. Idź sobie. Żartuj o zaroście. Przyjazne. Chcę, żebyście się też nieco lepiej poznali. Poznaj. Będziemy mieć taką ekipę po prostu. Będziemy sobie mogli też razem gdzieś tam chodzić. Może weźmiemy go też do klubu nocnego. Flirtuj. Nie, 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 nie flirtuj z nim jeszcze. Ty jesteś ostrożna. Rozmawiaj o zdrowych związkach. O, proszę bardzo, porozmawiajcie o zdrowych związkach. Co, oni mi się pochacie, szwędają. Idź sobie, ty też sobie idź. Nie chcę was tutaj. Nie, 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 nie. out. I Selena też byś. Nie, 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 nie. kalendarz. Selena, chodź tutaj, też podejdź. I chciałabym, żebyście. A gdzie ty jesteś? Dziewczyno. Aha, bo ty tak przez sufit rozmawiasz. Ale jasna. No dobra, ale to tak nie będziemy się bawić, Selcia. Chodź tutaj do nas, podejdź tutaj, zdecydowanie podejdź. Bo chcę, żebyś brała udział w tej relacji. Urzekająco wygląda na to, że Dolores właśnie zaprzyjaźniła się z romantykiem. Czy lubi romantyków? Tak, lubi romantyków. E, przyjazne, komplementy, pochwal go szczerze. Co my tutaj jeszcze mamy? Nie chcę, żeby on tak szybko wychodził. Kluczy to mu jeszcze nie damy. Jeszcze mówię. Okaż podziw, zobaczymy, jak się będzie ta zdobyto odczucie! O, cieszę, nie znudziły ci jeszcze moje dowcipy po olamie. O, że świetnie ją rozumie. No to fajnie. Cieszę się, że się tak dobrze dogadujecie. Nie, 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 nie! Czy na pewno chcesz ukryć związek między Simami? Nie, nie chcę tego ukrywać! E, dy, 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 otwórz profil, ale się wystraszyłam Zauroczenie, też jesteś już nim zauroczona? O dziewczyno Nieznany poziom zauroczenia Przeraża mnie to, jak oni się szybko e, Potrafią zauroczyć Co wam poszło nie tak? Czemu tutaj są minusy? A Selena idzie, idzie i dojść nie może e, Plotka, plotkuj nie Ale czułość, obejmij go Przytulcie się Podejdź tutaj, Selcia Co ty robisz, dziewczyno? Czy ty się tu... A tu możesz podejść? Ty się tu kobito zblokowałaś! Mogę cię tu teleportnąć? Dobra, już się nasza, nasze dziewczę odblokowało, więc teraz będzie mogła w końcu dołączyć do rozmowy. Biedna leżak ją... leżak ją e, zablokował. Gdzie wy się teraz wybieracie? Przyjazny, nie wchodzi w windę, czułość, nie czułość, zderz się biodrami, a zderz się biodrami. Zdobyto odczucie, cenię sobie czas spędzony z tobą. No dobrze, będziemy się tu głównie na relacjach skupiać, no i oczywiście na odkrywaniu miasta. Jak wam wygląda ten pasek? A, bo ja klikałam seleną, jaka ja jestem lama. No dobra, a co ty tutaj masz? Zdesz się biodrami. No dobrze, no to zderzycie się tymi biodrami, idźcie się zdarzyć biodrami. Riki, ty masz dużo mniejszą relację, a wy już się zaprzyjaźniliście? Ono proszę, nadzwyczajna zgodność charakterów. Mm, I przetestujemy sobie też e, aplikację randkową <grym> dzisiaj. Się... O, hu, hu, jak my się niedobrze dogadujemy z sąsiadami. No pięknie. Nie mogę się doczekać tej aplikacji randkowej, ale już widziałam, że nie działa ona tak, jakbym chciała, żeby działała. Mm, dobra, słuchajcie, wybieramy się, mamy ekipę, więc myślę, że nie ma co. Czemu nie mogę się nigdzie wybrać? Nie możesz podróżować, ponieważ aktywny jest komitet powitalny. Nie nara! I chcę Was zabrać do miejsca, które mi się bardzo podoba, czyli na tę parcelę w Plaza Mariposa, bo jest naprawdę pięknie. Ten park jest imponujący. Wii oui, jesteśmy! No, zobaczcie, jak tu jest ładnie. Oddalę kamerę i wam pokażę, jak tu jest ślicznie. Co prawda, teraz jest bardzo gorąco, więc ten ekran nam tak drży, ale. Park jest naprawdę ogromny i jest piękny, i można sobie tutaj e, no, robić wiele fajnych aktywności. Można uprawiać jogging, można sobie siadać na ławeczce i patrzeć w niebo. Czy będzie tu można łowić rybki? No, chyba taki jest miejsce do łowienia rybek, więc super. Myślę, że będę tutaj często zaglądać, grając w tym mieście. W ogóle tu też są działeczki. już Wam pokazuję gdzie. E, tu jest dom bodajże na wynajem, e, więc fajnie, może tu bym coś zbudowała. Hmm, chociaż kusi mnie. Bardzo, żeby zbudować własny klub nocny, więc myślę, że najpierw wezmę się za klub nocny. Dajcie znać, czy wolelibyście, żebym rzuciła wam do galerii taki dom w stylu tego miasta, czyli zbudowany centralnie, specjalnie pod to miasteczko, czy raczej, żebym zbudowała klub nocny, bo mnie najbardziej kusi ten klub nocny, i tu jest ta działka, też na której można coś stworzyć, ale powiem Wam, że sama że ta parcela jest naprawdę w porządku, ta jest udana i myślę, że na razie jej nie będę przerabiać. Raczej poszukam, jeżeli już to czegoś w galerii, żeby sobie tutaj pograć, bo ja właśnie mam tak dziwnie, nie wiem czy to dziwne, czy to nie dziwne, ale jeżeli chodzi o parcele publiczne, to nie mam problemu, żeby sobie je pobierać z galerii, żeby sobie grać na tych parcelach publicznych stworzonych przez innych. Są naprawdę wyjątkowo udane. A jeżeli chodzi o. Mm, Parcele takie domowe, jeżeli chodzi o mieszkania i domy. O jak się fajnie ubrałyście. To zdecydowanie wolę grać w swoich. Nie potrafię się dobrze czuć w domu, którego sama nie zbudowałam. I mm, no to jest tak, jakbym, nie wiem, trochę weszła do kogoś i mieszkała u kogoś, więc e, dlatego zawsze staram się stworzyć coś swojego na serię. Zapytajcie z Reną ożywiona rozmowa. Pogadajcie sobie tutaj, i chciałabym, żebyś też pogadała z... Pochwal wam rozmawia o zainteresowaniach, tak. O, przy okazji możecie zobaczyć kolejne stroje na gorącą pogodę naszych dziewczyn. Selenka się pewnie czuje trochę pominięta, no proszę, pięknie sobie tutaj gawożycie. ja bym chciała, żeby Selena właśnie przetestowała tego ten zakątek Kupidyna. O, właśnie to właśnie to, otwórz zakątek Kupidyna, tak. A co to tutaj ten? Co ty chcesz od niej? Selcia, Otwórz ten zakątek kupidyna, bo chcemy zobaczyć aplikację, jak wygląda. O, jakie cudo! Dobra, zrobimy sobie tylko nową fotkę, bo mm, można sobie cykać fotki. To jest bardzo fajna pozycja do zdjęcia, o, to jest idealne. Też za pierwszym razem jak testowałam, to zrobiłam jej właśnie zdjęcie w tej pozycji. Widać wszystko, co widać być powinno na profilu randkowym, więc tak wiadomo o co chodzi. Selena ma nową fotałkę. Naprawdę nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Idealne zdjęcie na profil randkowy i wpakował nam się gnom. Czy to nie jest po prostu złośliwość Simsów? No zdecydowanie to jest złośliwość Simsów. Takie cudowne zdjęcie z takimi pięknymi widokami, a Ty wsadziłeś mi tutaj swoją kanciastą facjatę. No dziękuję. Dobra, niech będzie, śmieszka. Zobaczymy kogo my przyciągniemy, bo może kogoś <głos》> urzeknie ta fota z tym gnomem. No w końcu jest śmieszką i uwielbia Barabara. Jeśli chodzi o wybieranie cech, to szkoda, że nie możemy tutaj ściemniać, że nie możemy sobie na przykład ustawić cech, których totalnie nie mamy. Tego mi troszkę brakuje. No ale dobra, zaznaczymy sobie, że na pewno uwielbia Barabara, żeby wszyscy wiedzieli, którzy będą przeglądać jej profil, że lubi Barabara. Czy jest niepoprawną romantyczką? Myślę, że tego zaznaczać nie będziemy. Będziemy zaznaczać, że jest śmieszką, bo pasuje pod zdjęcie z gnomem. E, tutaj też widzimy orientację seksualną męż, kobiety-mężczyźni. I interesuje mnie barabara z kobietami-mężczyznami. Oczywiście wszystkie kategorie wiekową, wiekowe ją interesują. E, no i sobie to zostawimy już tak jak jest. Sprawdzimy teraz dopasowania. Kogo my tutaj mamy? Abigail? No nie wiem, może bym jednak tych seniorów usunęła. Hmm. Abby, ty jesteś całkiem spoko. Ojejku, nie, 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 z panem to nie będziemy flirtować. Jeszcze mam po nim złe wspomnienia z Damy na wsi. Clark. A, no i jedna rzecz, której mi też brakuje. Tu można sobie ogólnie zapisywać tych simów zapisane, ale nawet jak już sobie go zapiszemy, to nie możemy wysyłać żadnych wiadomości, co uważam, że jest mega, mega słabe, bo w trujeczce mogliśmy sobie korespondować z tymi simami, a teraz no tak niezbyt. Odświeżymy sobie dopasowania. Mm, Truli, Christopher, może z Tobą byśmy trochę poświrowali? Katrina, Kaliente! Tak, tak. E, no dobra, no to ja już wiem, do kogo my będziemy uderzać. Chodź tutaj, tak, zapisz ją sobie. Romantyczka, rodzinna. E, ta cecha kręci Simkę o imieniu Selena. No dobra, no to słuchajcie. I właśnie, możemy albo zorganizować randkę, albo dodać ją do kontaktów. I pozostali simowie, z którymi można dzisiaj podjąć interakcję 3 na 3, całkowita liczba simów, których możesz posiadać w zakładce, zapisane 1 na 15. Dobra, spróbujemy ją sobie dodać do kontaktów, i ona nam się chyba powinna teraz, jeśli dobrze myślę, pojawić tutaj. Tak jest, mamy ją tutaj. Zaproś do spędzenia czasu, ukryj związek, towarzyskie, flirtuj. Hmm. <laughs> Zaproś, otwórz profil. No dobra, otwórzmy profil. Co nam się tutaj pojawi? Też zauroczenie. Nadzwyczajna zgodność charakterów Katrina Kaliente e, Dobra, no słuchajcie, myślę, że na pewno się wybierzemy z nią na jakąś randkę, skoro już nam wyskoczyła, ale jeszcze nie teraz. No i teraz, jak już mamy tutaj pod ręką Rikiego, to myślę, że e, na pewno Selena odważy się trochę poflirtować. Jeśli chodzi o Lolę, to Lola nie jest aż taka odważna, no bo ma tę cechę, że nie jest odważna romantycznie, ale mm, Selena zdecydowanie nie będzie tracić czasu tylko przejmie inicjatywę. Pochwal mu wygląd, skoro się napatoczył. Zdobyto u romantyczne umiejętności. Cudownie, to jest też nowa umiejętność. Dzięki nowym umiejętnościom romantycznym Selena może częściej prowadzić udany flirt i szybciej nawiązywać relacje romantyczne z innymi sima, simami. Selena może teraz przeglądać romantyczne wskazówki, używać e, używając komputera lub romantycznie się przywitać. Bardzo, bardzo fajnie, ale jestem zirytowana tą aplikacją. Chyba, że jeszcze może czegoś nie odkryłam. Może to można przez komputer jakoś. E, pochwal wygląd jeszcze raz. Mm, romantyczne, flirtuj, poprosi o założenie kostiumu dla pary to raczej nie. E, wymień się numerami z nim, chociaż przecież macie już swój numer na pewno. Ty, ale ty mi się tutaj Lolcia, nie rozgaduj za mocno z tym panem, żebyś tam z, z tym staruszkiem nie uderzyła w jakieś flirty. A co tutaj było z, bar z, bar z barabara? Przechwalaj się technikami barabara tak, Lola, nie Lola, Selena, przechwalaj się technikami barabara, -re 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 -re. Romantyczne czułość, wręcz romantyczny prezent, przekaż publicznie, wyznaj miłość, to nie, ale będę chciała, żebyśmy kupili kwiaty zaraz. Zadaj ryzykowne pytanie, to już chyba robiliśmy, gadka na podryw. I będę chciała, żeby Selena te kwiaty wręczyła Loli. Nie kwiaty, tylko chyba w sumie czekoladki kupimy. Dobra, Riki nam się gdzieś zawinął, a ja chcę iść z Seleną po te czekoladki, które były, 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 były. Gdzie? Tu też jest właśnie ta kwiaciarnia. O, jaki ładny jest tutaj ten skwerek. Jaki romantyczny. Usiądź, rozmawiaj, usiądź razem. A można tutaj patrzeć w gwiazdy, właśnie? Nie, nie siadaj. Kurczę, kurczę. Nie można. Poproszę o szczęście. Poproszę o szczęście dla innych. Nie, nie, nie. Ty jesteś zbyt egoistyczna, żeby to robić. Poproszę o miłość. Poproszę o w sumie. Miłość. A iść poprosić o miłość. Bo ty się chcesz zakochać, prawda? Ty uwielbiasz być zakochana. Ty pragniesz miłości. O to tutaj chodzi, prawda? O, jaki smutny misio. Leć poprosić o miłość. Mega ładne miasteczko, mega ładna w ogóle e, ta parcela. To już się powtarzam, wiem, ale strasznie mi się ten park podoba i bardzo przyjemnie mi się tutaj będzie grało. Mam nadzieję, że Wam się będzie przyjemnie oglądało. Dajcie znać, czy Wam się podoba to miasteczko. Poprosiłaś, to mi trochę przypomina, był taki świat do The Sims 3 na że... Oaza szczęścia chyba, dobrze pamiętam? Taki bardzo pustynny. Tam dochodziło chyba też kasyno i też właśnie była fontanna, do której można było wrzucać monetę i prosić o różne rzeczy. Ukradnij simolon, simolony z fontanny. Ojejku, to też w stylu naszej selenki, ale nie, nie będziemy tego robić. A ty możesz poprosić o szczęście dla innych. poproś o nieszczęście dla innych. Eee, poproś o szczęście dla innych, idź poprosić a ty Selenka, w tym czasie Selena e, zażyczyła sobie miłości przy fontannie pragnień, być może w końcu trafi ją strzała Amora, a może druga połowa już na nią czeka uuu, jak fajnie, o fajnie, bo tutaj też mamy właśnie kwiaty e, dobra, kup bukiet, kup bukiet kup prezenty, my kupimy sobie czekoladki dla naszej Lolci w ramach podziękowania, że nas przygarnęła że nam zapewniła taki dobry standard życia w apartamencie no tak, trzeba się odwdzięczyć. Dosłownie się trzeba odwdzięczyć. Pokażę Wam też może w kolejnym odcinku już dokładnie ich wszystkie stylizacje. Bombonierka dla sympatii kandyzowane figi, moci, e, ptysie, ponczusie, szyszki z popcornu, jak ja bym zjadła szyszki z popcornu, słodkie bułeczki, trufle czekoladowe, o, truskawki w czekoladzie, to weźmiemy. Ile one kosztują w ogóle? Ile Wy macie kasy? Wy chyba nie macie zbyt wiele kasy, właśnie. A nie, macie dostępne środki 65%. Nieźle. E, I jeszcze możemy tu sobie jakieś książki kupić. Wino też kupmy. Tak, tak, tak. Ja mam tutaj napisane wino, ponieważ mam. Moda, który mi zamienia nektar, ale będę starała się mówić nektar, żeby mi tutaj YouTube się nie wtrącał. Ewentualnie nektar winogronowy i nektar truskawkowy sobie kupimy. A możemy też książki kupić do nauki chyba tego romansu, nowej umiejętności, tak? Dobrze myślę, doszli swój styl, A na, ale na razie nie kupujemy. Będziemy zdobywać umiejętność przez działania praktyczne. Pierwsza butelka nektaru. Cudownie, na pewno ten nektar będziemy sobie popijać. I kto tutaj cię zagaduje, porozmawia? Nie, 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 ja chcę, żebyś poszła. Teraz do naszej Lolci. Lolcia, usiądź sobie, a ty rzuciłaś już? Nie, nie rzuciłaś. To przy okazji zobaczymy, jak się rzuca. Jak Lolcia rzuca. I co nam wyskoczy? Na świecie jest zbyt wiele smutku. Dolores chce, by innych ogarnęło szczęście. Jakie to ładne, jakie to dobre. Lola to bardzo dobra dziewczyna. No, i bardzo mi się podoba jej też styl, że jest taki lekko różowy, że ma różowe pasemka. I teraz myślę, że byłby idealny moment, żeby jej podarować te czekoladki. Zadaj ryzykowne czułość, podziel się. Czemu nie możemy? Drugi poziom umiejętności romantycznych musimy mieć. Ja się chciałam odwdzięczyć już lolce. Charyzma, o, no niewiele nam brakuje, no dobra, to chodź spróbuj z nią poflirtować, mam nadzieję, że Cię nie odrzuci. E, d -d 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 -d. Pochwal wygląd, to jest taki, taki delikatny flirt, prawda? Właśnie, pochwal sobie wygląd. O, spodobało jej się, no dobrze, nie chcę, żebyś zbyt mocno tutaj szalała. Przychwalaj się, to nie, to nie, ale możesz spróbować flirtować. Też jej się podoba, okej, okay. a zresztą macie całkiem wysoki poziom relacji przez ten dzisiejszy dzień, gadka na podryw. Lola będzie flirtować, nie Lola, Selena będzie flirtować dosłownie z każdym, filtrować, tak? Obczaj, no dobra, obczaj też ją. Uuu, słuchajcie, ej, paniusiu, nie, 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 ty mi stąd idź, kadry mi psujesz. Ej, idź sobie, ja nie chcę, żebyś tutaj brała udział w tej rozmowie. O, słuchajcie, dziewczyny się rozkręcają, Lola! Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, pięknie, mamy drugi poziom. Selena może teraz podzielić się bąbonierką dla sympatii. Idealnie, zrobimy tak, tak, tak. Podziel się bąbonierką. E, czekoladki truskawkowe. Oj, coś jednak nie pykło? A nie, dobra. Po prostu jakaś taka ożywiona rozmowa. I co my mamy w nastrójnikach? E, Poprosi miłość. Wypowiedzenie życzenia przy fontannie. Wydaje się, jakby miłość czaiła się tuż za rokiem. Rokiem. Rogiem. Podniecające przekomarzanki, cudownie. I zaiskrzyło. To może być początek wspaniałego związku. Cudownie, podaruj jej te czekoladki. No dasz jej te czekoladki? Ej, mordko, to wstań, bo może ty musisz wstać, żeby ona ci dała te czekoladki. Aha, ty wstałaś, ona usiadła. No i co, dasz jej? O, jak słodko. Dałaś jej już te czekoladki? A teraz jej dajesz. Musiałam im słodkie focie porobić, jak się... O, jakie to jest cute. One się tym karmią. Ale mega! O, oh, nie wierzę! To jest przesłodkie! Ale czad! Uwielbiam to! To jest mega słodka interakcja! Oh, ale cute! Ile się będziecie tym karmić? Tak po jednej? czy? U uh, więcej! Oh, dobra, już ją uświniłaś. Pięknie, pięknie Selena, brawo! Nie pykło. Dobra, przyspieszymy sobie trochę czas, bo jestem ciekawa, ile one będą to jadły. Aż zjedzą całe. Dobra, zjadłyście czy nie zjadłyście? i buziaczek był bardzo się przyjaźnią, charakterystyka ostrożnego Sima w miłości, czyli Lola to ostrożna w miłości Simka z rozwagą stąpa po ścieżce uczucia, ceniąc sobie głębię więzi emocjonalnych i nie ulegając ulotnemu zauroczeniu, jej podróż po zakamarkach romansu pełna jest głębokich rozmów i znaczących działań które przybliżają do siebie zakochanych takie powściągliwe podejście do związków może czasem skutkować straconymi szansami na miłość, jednak jest to niewielka cena za stworzenie Znaczących relacji. Cudownie, weź i daj buziaka, jak już tutaj jesteś taka odważna. Ujawnij swoje pragnienia. Ale nie, jeszcze nie, 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 nie. Poślij pocałunek. Daj jej takiego buziaczka. O, słodko. O, słodko. Mega słodko, jaram się. Dobra, gdzie jest Riki, bo Riki nam się zawinął. Omija go najlepsza akcja. Skup widok kamery. Chłopie, czy ty naprawdę przyszedłeś z nami do parku uprawiać jogging? Bo to jest chyba twój strój sportowy. Co ty tu odwalasz, Riki? Nie, no, typowy amant z telenoweli. Chodzi sobie po parku swoim dumnym krokiem i szuka laseczek, tak? A twoje dwie tam siedzą i się same sobą zajmują. No, słabyś ciebie, z Riki. Nie pilnujesz swojego towaru, nieładnie mówiąc. O, z Miszkiem się pokłóciliśmy. Dobra, no to słuchajcie, mamy 17. Myślę, że to jest pora, żeby jeszcze sobie zerknąć, zanim się akcja nam na maksa rozkręci na nasz klub nocny, który jest w sumie w tej samej dzielnicy co nasze mieszkanie. A w kolejnej części, pewnie w kolejnym odcinku, spróbujemy się wybrać tutaj, do tej. Do tej dzielnicy Vista Hermosa. Dobra, lecimy sobie do klubu nocnego i tak, zabieramy wszystkich, i myślę, że będzie trzeba pomyśleć o jakimś Barabara Tylko kto z kim i dlaczego. No i pięknie jesteśmy. Sprawdźmy sobie przy okazji, jak ten klub nocny wygląda. No dobra, ja już sprawdziłam, przyznam Wam się. Wygląda całkiem spoko. Patrzyłam jeszcze zanim zaczęłam nagrywać. Mi się całkiem naprawdę podoba, mi się całkiem naprawdę podoba. No podoba mi się, no. Myślę, że, że jak na podstawkę i jeden dodatek, tylko to zakochaj się, to naprawdę dobra robota. Nie wiem, kto to budował, ale wygląda zacnie. No, porównując do tych poprzednich parcel, które nam fundowało i jej w starszych rozszerzeniach. To tutaj jest naprawdę dobrze i tu jest nowe miejsce, słuchajcie, tak, taka kanciapa em, dozorcy, w którym można sobie robić barabara i to by było trzeba obczaić, sprawdzić. W pobliżu nie ma dostępnych simów. Jak nie ma dostępnych simów? Czy tutaj mamy gdzieś może jakiś parkiet do tańca, czy nie mamy? podejść tutaj razem. Podejdźcie tutaj wszyscy. O nie, muzyka, 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 prawa autorskie. D -d 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 mogę zmienić głośność? Nie mogę. To sobie to mogę to dezaktywować. Słuchaj. Kurczątko. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie krzyczeć o prawa autorskie. Jak będzie, to będzie słabo. Mm. Jak wy się odwaliliście? To znaczy w sumie nasz Ricky się odwalił, bo wy to przyszłyście w tym, jak stałyście. A Rikosław, pokaż się. No, kochany, kochany, wyglądasz całkiem zacnie. Lola, zamów sobie drineczka. E, zamów sobie. Zajmuj się barem. Ćwicz przygotowania. Zamów drinka. E, zamów swojego ulubionego drinka. Zobaczymy, jaki jest swój ulubiony drink. A ty, moja droga, w sumie usuniemy sobie może już z grupy teraz naszą. Lolcie, bo ja bym chciała, żebyś ty poszła na górę z Rikim i może sobie tutaj na przykład usiadła, żebyście sobie tutaj poplotkowali, troszeczkę się odsuniecie od naszej mm, lolci na chwilę, tak na bok sobie pójdziecie, pogadać, poplotkować. Lola zamówiła drinki, więc wyskoczycie na górę, rozejrzeć się, jak to wygląda na górze. Kurczę, co z tą muzyką? Pousuwałam te głośniki, bo się boję, że, że będzie mi krzyczeć właśnie gra o. Mm, nie gra tylko YouTube później o prawa autorskie. Mieliście tutaj usiąść razem. Siadajcie, siadajcie. Jejku, jakie czerwone światło. I ja bym chciała wtul się. No, wtul się w niego. Ty to lecisz na całego. Ty się nie, nie krępujesz zdecydowanie. Ty wiesz o co chodzi i na czym ci zależy. No lubi dziewczyna Barabara, więc co ma się? Och, co ma się krępować, tym bardziej, że wie, że z Lolą to tak, no może nie do końca powinna, bo w końcu wynajmuje e, od niej mieszkanie i są sąsiadkami, więc jakby coś poszło nie tak, to będzie się musiała wyprowadzić, więc nie jest aż taka odważna w tych relacjach z lol, lo, Lorą, Lolą. Początek romantycznej satysfakcji. Cudownie. Selena i Riki są w silnym związku. Będą mieli e, oddzielne, niezależne poziomy romantycznej satysfakcji. Wysoki poziom romantycznej satysfakcji ułatwia utrzymanie romantycznego związku podczas gdy niski poziom tego parametru je utrudni. Spójrz głęboko w oczy, a spójrz mu głęboko w gały. Mm, umów się na randkę. Riki czuje pociąg do Simki o imieniu Selena i chce umówić się z nią na randkę. Czy chcesz, aby do tego doszło? Nie, nie, nie. Nie teraz jeszcze. Nie te... Czy nam pękły serduszka? Słuchajcie, bo ja wiem, czego chcę. O nie, nie ma. Jak nie ma? Chodź tutaj, Rikosław. Chodź tutaj, tutaj, tutaj. Nie, nie, nie. Podejdź tutaj razem. Proszę bardzo, gdzie on idzie? Riki, na górę. Tutaj, podejdź tutaj razem. Zepsułeś moment, chłopie. Zaproponuj, wodzicielski, taniec. Pocałujcie się po raz pierwszy. Pielwszy Buziacek. Cudownie, dobrze, że Lola tego nie widzi, bo w sumie Riki i Selena całują się po raz pierwszy. Mogłoby być jej troszkę przykro, ale wiecie, no, czemu wciąż nie możemy? Możemy, Barabara, z tym moim imieniem Riki. No dobra, to do Schowka, do Kanciapy. Ale już. Pokażcie, jak to się robi. <grym> Selena dowiedziała się, jakie zainteresowania w zakresie Barabara Mariki. No i pięknie. Świrujcie, świrujcie. Będzie się działo, będzie zabawa, wyciągnij świeczki, słuchaj romantyczny nastrój, Selena zaraz będzie figlować po raz pierwszy, no nie po raz pierwszy, no nie damy się na to nabrać, wiemy jak jest naprawdę, no także, także tego dobrze się tutaj bawią, uuu gorąco, ciekawe jak będzie, ciekawe jakie to bara, bara im wejdzie z latynoskim amantem. Uch, jak długo? No, powiem wam, że nie spodziewałam się, że to będzie taki długi, szybki numerek. No Riki, no ile można, chłopie, czekamy. My już ty się wszyscy zdążymy znudzić, zanim ty skończysz, co masz skończyć? Uuu, aż para poszła. Jakie serce z pary. No chyba dziewczyna wyjdzie zniszczona. Ojej, aż do toalety musi z wrażenia. Nie chcę wiedzieć, co tam się działo i w jaką stronę to poszło i w którym kierunku. Ale Riki, chyba to jest naprawdę mocny zawodnik. No, Riki, gruba ryba z ciebie. Dobra, kochani, tak e, chyba skończymy już ten odcinek. Romantycznie, ostro i, i w klimacie barabara. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was już na kolejny prawdopodobnie we wtorek dajcie znać, czy się dobrze bawiliście i co sądzicie o dodatku. Oczywiście zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć!